Wyobraź sobie, co by było, gdyby do szczytu podążali sami wodzowie. Pewnie prędzej by się pokłócili, niż doszli do celu. Nie dostrzegliby zagrożeń, nie poradziliby sobie z wieloma wyzwaniami. Taki zespół wyglądałby jak orkiestra złożona tylko z dyrygentów, jak drużyna piłkarska z samymi napastnikami albo załoga statku, na którym wszyscy marynarze to kapitanowie. A teraz wyobraź sobie, że jesteś szefem firmy. Kogo zatrudnisz w dziale sprzedaży, gdzie nawiązuje się pierwszy kontakt z klientem i trzeba zareklamować nowy produkt? Czy umieścisz tu pracowitego, ale mrukliwego wykonawcę? A może podejrzliwego krytyka? Stanowczo nie. Zatrudnisz kogoś, kto ma dar nawiązywania dobrych relacji, rozległe znajomości i smykałkę do handlu. Najlepiej zaopatrzeniowca. A kogo posadzisz na stanowisku kontroli jakości? Wiadomo, najlepszą do tego osobą będzie krytyk. Dobrze dobrany zespół to jednak ideał. Bardzo trudno go osiągnąć. Nawet w bardzo skutecznie działających zespołach ktoś zazwyczaj się poświęca i rezygnuje ze swojej najbardziej pożądanej roli na rzecz innej, swojej roli numer dwa. Można powiedzieć, że umiejętność pracy w zespole to także gotowość do takiego poświęcenia. Poznałeś podstawowe zasady budowy i funkcjonowania zespołu. Wiedza ta może pomóc Ci w zdobyciu wymarzonej pracy. Możesz dzięki niej lepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zwróć uwagę, że rozmowa kwalifikacyjna to jeden z etapów procesu rekrutacji. Gdy do niej dochodzi, rekruter na ogół już wie, co chce wiedzieć na temat kompetencji kandydata do pracy. CV, które ma w rękach, zna poziom wykształcenia, zdobyte uprawnienia i zakres doświadczenia. Czego mu brakuje do tego, by mógł ocenić kandydata? Właśnie tego, o czym mówimy. Przydatności do podjęcia którejś z 8 ról. Tylko w zróżnicowanym zespole możliwy jest efekt synergii, czyli osiągnięcie wyników lepszych niż suma wyników pracy poszczególnych członków. Zbudować taki zespół. Oto czym kierują się pracodawcy i rekruterzy, gdy poszukują nowych pracowników. W większości rekrutacji o to właśnie chodzi. Nie o wyłonienie prymusów czy ludzi o korzystnym wyglądzie. Przekonali się o tym Basia i Bartek. Najlepsze oceny w klasie, piątka z matury, osiągnięcia na olimpiadach tematycznych. To wszystko nic nie znaczy? Przecież nie znajdą nikogo lepszego ode mnie. O co im chodzi? Starałem się dobrze wypaść. Miałem na sobie nowy garnitur, krawat. Uśmiechałem się. Byłem lekko wyluzowany. Nie wiem, co poszło nie tak. Basia i Bartek nie byliby zaskoczeni, gdyby wiedzieli, że pracodawca nie szuka kogoś najlepszego w danej dziedzinie, lecz pracownika perspektywicznego, pasującego do nieobsadzonej jeszcze roli w jego zespole. W tym przypadku mógł potrzebować kogoś o tych samych kompetencjach, ale posiadającego dodatkowo osobowość koordynatora albo kreatora. Pogadałam trochę z rekruterem o tym, jak zmienić świat. Trochę gadki o modzie i zwariowanych trendach. Ta rozmowa wydawała się bez sensu, ale okazało się, że mam głowę pełną pomysłów i pasuję do ich zespołu. Przed rozmową kwalifikacyjną nie miałam większych nadziei. W kolejce do rekrutera zobaczyłam szkolnego prymusa, a jednak to ja dostałam tę pracę, nie on. Będę, a właściwie jestem, młodszą specjalistką w dziedzinie logistyki